Witam serdecznie z tej strony Transdimensional One i powracamy dzisiaj do naszej serii rozbitek z wyboru w uniwersum Factory. Z końcem poprzedniego odcinka chciałem tutaj przygotować więcej kopalni do naszego przemysłu, ponieważ te obecne kopalnie nie wyrabiają z zapotrzebowania. Powiedzmy, stwórzmy sobie jeszcze kolejną garść tak owych. I przerzućmy ten urobek w taki sposób. Tutaj, jak widać, musimy jeszcze jedną kopalnię podłączyć i wszystkim zapewnić możliwość przesyłania. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy być w stanie wypełnić już oba pasy dokładniej. Zaczynamy mieć pewien problem. Gdyby tak... Okej. Czyli teraz oba pasy będą niemalże idealnie równo wypełnione, zależnie od tego, ile tutaj zasobów do nich trafi. Aby zwiększyć ilość takowych, możemy jeszcze dodać tutaj dwie kopalnie na dole. I teraz prześledźmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o huty. I okazuje się, że dzięki temu prostemu dość zabiegowi wszystkie nasze huty funkcjonują z pełną efektywnością i mamy już zapas żelaza. Tak, zapas żelaza mamy dość spory, rzućmy okiem, co tutaj produkujemy. Okej, nie mam żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania tego obszaru. Jak wyglądają nasze badania? Nasze badania wyglądają całkiem rozsądnie. Jak wygląda nasze zasilanie? Zasilania nam zabraknie już niebawem, ponieważ zaraz zajmiemy się tutaj kolejnym krokiem bardzo istotnym w rozwoju naszej tutaj kolonii, jednoosobowej kolonii, w celu zapewnienia sobie szansy na przetrwanie. Otóż... usuńmy tam odnogę. Sprawdzam, jak wygląda tutaj stan naszej produkcji paliwa, ponieważ pamiętajmy, że już cała nasza zarówno produkcja elektryczności, jak i produkcja wszystkich innych zasobów opiera się teraz o paliwa produkowane na bazie ropy. Więc to wszystko musi idealnie funkcjonować, w innym przypadku będziemy mieli tutaj olbrzymi problem. Ale wygląda na to, że wszystko działa. Otrzymujemy stosunkowo dość mało ropy. Być może poświęcimy teraz chwilę na odszukanie kolejnych czterech złóż, ponieważ na tyle mamy tutaj pomp, czy też narzędzi wydobywczych, jakkolwiek chcielibyśmy to nazwać.
Ukończyliśmy kolejną technologię. Opracujmy zwiększenie szybkości pracy naszych laboratoriów o 20%. Jak widzieliście, mieliśmy zapas pakietów badawczych, więc nie powinno. Więc powinna być to technologia, która nam się przyda. Znów marnujemy tutaj dość sporo czasu, ścinając drzewa. A ja w międzyczasie opiszę wam, moi drodzy, czym się zajmiemy, kiedy skończymy to mozolne i mimo wszystko z grubsza mało ciekawe zadanie. Jak widzicie, staram się na minimapie odnaleźć te małe kropki różowe, fioletowe, trudno mi powiedzieć, które w rzeczywistości odzwierciedlają złoża japonośne. Próbuję je odszukać. Być może jeszcze kawałek wyżej. Gdy tylko skończymy ten mały projekcik, stanowiący raczej dopełnienie naszego wcześniejszego odcinka, gdzie to cały ten przemysł rozpoczęliśmy, zajmiemy się próbą produkcji. Zajmiemy się próbą produkcji niebieskich pakietów naukowych. Będzie to najtrudniejsze zadanie z domeny automatyzacji do tej pory nasze, gdyż pozwolę sobie teraz szybko pokazać, jak wyglądają niebieskie pakiety. Będziemy potrzebowali baterii, zaawansowanych układów scalonych, zaawansowanych łapek i stali. Ze względu na to będziemy potrzebowali baterii i plastiku. To są jedyne substancje, składniki, których jeszcze nie mamy. I wszystkie te substancje, wszystkie te składniki wymagają od nas użycia ropy. Dobra, kolejna pompa zaczyna tutaj funkcjonować, a my szukamy kolejnego złoża. O, widzę tutaj między drzewami. Więc możemy szybciej się do niego dokopać. Prawda? Tutaj było? Czy był to po prostu cień? Możliwe, że rzuciłem się na cień, który tak naprawdę... Tak, rzuciłem się na cień. Tutaj jest w rzeczywistości to złoże. Tak więc najpierw zapewnimy sobie większą ilość ropy, aby mieć pewność, że nasze rafinerie będą funkcjonowały w 100%. Ponieważ będziemy właśnie potrzebowali bardzo, bardzo dużo odpowiednich, specyficznych zasobów. Gdzieś tutaj powinny być jeszcze kolejne złoża. Znów przebijamy się przez las. Doprawdy każdy ekolog byłby zachwycony, że tak pozwolę sobie się powtórzyć. O, opracowaliśmy kolejną technologię. Jak widzicie, kolejne badania potrzebują od nas już niebieskich paków naukowych. A my jeszcze nie chcemy sobie na to pozwolić. Opracujmy lasery, czemu nie? Tak więc, odrobinkę nudnawy fragmencik. Niestety gra nie składa się z samych ekscytujących momentów, czy z samych jakkolwiek ciekawych. W niektórych miejscach musimy tutaj poświęcić troszeczkę naszego czasu, aby przebić się przez problemy, które przed nami narastają. Prawie na pewno w waszych grach nie będziecie mieli tego typu problemu, ponieważ mi pierwszy raz się zdarzyło, aby moje pierwsze złoże ropy znajdowało się po środku dziewiczego lasu, który muszę najpierw wyciąć. Wysoce niefortunne,
Cóż tutaj więcej na ten temat mówić? Cofnijmy to w taki sposób. To jest połączone? Nie, to nie jest połączone. Musimy zrobić tak. Ok. Teraz cała. Każda z naszych pomp jest podłączona do głównego rurociągu i nasze rafinerie powinny już cały czas pracować na maksymalnych obrotach. Tak, zaiste tak się właśnie stało. Czyli pierwsze nasze dzisiejsze zadanie odhaczone. Teraz musimy już tylko zrobić całą resztę. Po tym jak przyjrzę się, co tutaj obcy wyrabiają. Mamy solidny zapas amunicji. Wyprodukujmy sobie. Umykami. O, tutaj. Specjalny pakiet, który umożliwi nam naprawianie. Naprawianie, a nie destrukcję. Dobra. A więc używamy pakietu lewym przyciskiem myszy, nie prawym, tak jak ja to zrobiłem za pierwszym razem. I naprawiamy te fragmenty muru, które leciutko zostały przez obcych uszkodzone. Możemy umieścić tutaj dodatkowe wieżyczki, uzupełnić amunicję tym wieżyczkom, które tutaj się znajdują. I z tego co widziałem, to są to na razie jedyne wieżyczki, które są od czasu do czasu atakowane. Możemy również usunąć tą starą wieżyczkę, którą wcześniej tutaj prowizorycznie umieściliśmy. I wreszcie skupić się na tym, co naprawdę istotne, czyli na budowie kluczowego dla nas przemysłu. Zacznijmy może od przerzucenia stali. Usuniemy tą skrzyneczkę. Usuniemy tą łapkę, wytworzymy sobie nowy toporek ze stali. Teraz chcemy mimo wszystko mieć jakiś zapas stali, więc pozwolimy tutaj, aby ta skrzyneczka nadal funkcjonowała. Ograniczymy jednakże ilość stali, którą ma wyłowić dość znacząco. Powiedzmy tak. I tak mamy za dużo stali na sobie, trudno. Nie możemy opracować jeszcze lepszych broni. A, ponieważ i tak potrzebujemy tych lepszych pakietów naukowych. Ale możemy opracować wyrzutnie rakiet. Prawda? Nie, jeszcze nie. Musimy najpierw opracować materiały wybuchowe. Okej. Okay. Dalej. Potrzeba nam zdecydowanie więcej pasów transportowych. Gdy już je ze sobą tutaj zabierzemy, przygotujemy kilka podziemnych pasów i musimy uzupełnić nasze zapasy żelaza. A więc podchodzimy do pasu, na którym to żelazo jest przesyłane, zbieramy tak owo. Zróbmy odrobinkę porządku w naszym ekwipunku. Przerzućmy do skrzynki takiej zapasowej rzeczy, których nie będziemy na razie potrzebować. Okej. Odrobinka porządku w naszym ekwipunku się
pojawiła. Obcy znów nas atakują, ale nasze wieżyczki powinny sobie z nimi poradzić. Zaraz ukończymy tutaj pas rozdzielający, ponieważ chcemy zwiększyć ilość paliwa, które na tym pasie przesyłam. Kolejne materiały wybuchowe opracowane. O, możemy produkować miny. Mogą nam się przydać w przyszłości. Zbadajmy taką możliwość. Co my robiliśmy? Tak, chcieliśmy przerzucić stal. A więc przerzućmy tą stal, póki jeszcze o tym pamiętam. Możemy opracować akumulatory właściwie, czemu nie? Albo opracujmy lepsze piece elektryczne, których i tak nie możemy na razie robić, ponieważ nie posiadamy zdolności do produkcji zaawansowanych układów scalonych. To przyjdzie dopiero za dłuższą chwilę. Właśnie sprawiliśmy, że nasz przemysł rafineryjny zamarł, ale już przywróciliśmy zasilanie. Dobra. Mamy dostarczoną stal. Teraz wypadałoby spróbować dosłać tutaj jeszcze, co my będziemy potrzebowali. Będziemy potrzebowali zarówno żelaza, jak i miedzi. Sądzę więc, że zrobimy tutaj dość interesującą rzecz. Nie wiem, czy to zadziała na dłuższą metę, najprawdopodobniej nie zadziała i będzie trzeba to później naprawiać. Ale istnieje szansa, że mimo wszystko nam się uda. Spróbujemy, moi drodzy, na jednym pasie przemieścić zarówno miedź, jak i żelazo. Czyli. Zacznijmy od czegoś takiego i czegoś takiego. Czegoś takiego powiedzmy. Teraz chcemy. Zbierzmy to wszystko, co tutaj się znajduje. I teraz jak widzicie, pomysł miałem, ale wykonanie mi troszeczkę zajęło. I dzięki temu te dwa pasy, które tutaj będziemy obok siebie mieli przeprowadzone, powinny dostarczyć nam wszystkie zapasy, jakich tak naprawdę będziemy potrzebować.
Z wyłączeniem tylko jednej rzeczy, z wyłączeniem węgla. Czyli ponieważ do produkcji plastiku będziemy potrzebowali węgla. Węgiel będziemy musieli przekazać tutaj dołem, co wymaga znów ścinania lasu. Aż mam ochotę zwyczajnie ten las wystrzelać. Spróbujemy użyć shotguna, żeby oczyścić sobie drogę przez las. Oczywiście nie uzyskujemy przez to drewna, ale drewna mamy dość spory zapas i teraz chodzi nam o zaoszczędzenie czasu. I zwyczajnie zrobienie miejsca pod te pasy przesyłowe. A więc używamy shotgunu, aby się przebić tędy. Zobaczmy, o co chodzi z wypełnianiem wody. Myślę, że to może mi się przydać tutaj na prawo. Wykorzystamy ten olbrzymi akwen wodny do obrony, ale moglibyśmy część wypełnić lądem, aby mieć więcej przestrzeni do rozwoju. Jeżeli to działa tak, jak myślicie. A nie wiem, ponieważ gdy ostatnio grałem w tą grę, nie było tej technologii jeszcze. Wydaje mi się, że tylko ktoś stworzył moda, który umożliwiał wypełnianie wody lądem, ale nigdy z tego moda nie korzystałem. Więc nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie działać, jakich zasobów to będzie wymagać, etc., etc. I znów, to wszystko, co widzicie, co ja tutaj robię, co tutaj się męczę, jest nieefektywne, nieefektowne. Jako, że jest to gra sandboxowa, każdy gra tak, jak chce. Każdy gra tak, jak mu to sprawia przyjemność, więc na pewno będziecie w stanie znaleźć dużo lepsze sposoby na zrobienie tego, co ja tutaj nieudolnie próbuję. Możemy opracować wieżyczki laserowe. Sądzę, że jeszcze nie będziemy tym się bawić. Za dużo energii by to od nas wymagało. Energii elektrycznej, której aż tyle w zapasie przecież nie mamy. Widzę, że niebawem zacznie mieć tutaj pewne problemy, bo ciężkiego oleju mamy mniej niż dwóch pozostałych, a więc najprawdopodobniej wystarczyłoby, gdybym stworzył tutaj dwie fabryki chemiczne, które tworzyłyby paliwo tylko z gazu oraz z lekkiego oleju. Tylko że, moi drodzy, zaczyna brakować nam prądu elektrycznego. Czyli zanim zaczniemy się bawić w produkcję niebieskich pakietów naukowych, musimy zadbać o to, aby nasza produkcja prądu była wystarczająca. Ku temu będziemy potrzebowali kilka podziemnych pasów, kilka rozdzielających, właściwie jeden rozdzielający oraz całą masę pasów naziemnych, które na szczęście sobie tutaj produkowaliśmy zawczasu.
Okej, kolejne badanie skończone. Teraz te badania będą już leciały naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko. Dalej. Chcielibyśmy przekazywać. To paliwo tutaj. Chcemy przygotować sobie kilka boilerów. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest 7 boilerów i 6 silników i 5 silników parowych. I 5 silników parowych. Dobrze. I do tego jeszcze oczywiście pompa zasysająca wodę z zewnątrz. Chcę teraz sprawdzić coś odrobinkę. Zróbmy tak, jak robiliśmy to wcześniej. Nie będę tutaj na siłę z niczym eksperymentował. Zwyczajnie powtórzmy ten schemat, który mamy tuż obok. Sięgniesz. Tylko i tak musimy więcej tychże konstruktów wytworzyć, ponieważ musimy zasilić w przyszłości. Musimy wszystko przesunąć o jedno w dół. Albo zrobić jeszcze inaczej, mianowicie przesłać to w taki sposób i silnik parowy umieścić jeszcze niżej. Nie ma to większego znaczenia. A zaoszczędzi nam demontażu tych wszystkich silników po drodze. I tak więc chcemy tutaj napędzić te wszystkie boilery i od razu produkcja energii elektrycznej powinna podskoczyć. Maksymalnie jesteśmy w stanie produkować coś około 9 MW. Jeżeli dobrze tutaj na to spoglądam. Być może okolice 10. Zobaczmy, jak to na przestrzeni czasu wyglądało. Przez chwilę byliśmy w stanie produkować więcej energii. Zastanawiam się, co tutaj się stało. Trudno mi powiedzieć. No cóż, moi drodzy, niestety ten odcinek zmuszony jestem zakończyć. Zanim rozpoczniemy produkcję niebieskich pakietów naukowych, nie spodziewałem się, że tyle zejdzie mi na zadaniach pobocznych, ale niestety tak właśnie się stało. Czyli z naszego głównego zadania na dzisiaj zrealizowaliśmy jakieś 5%, powiedzmy. Zaczynamy dostarczać surowce na obszar, na którym chcemy to zrealizować. Zwiększyliśmy znacząco produkcję ropy naftowej. I sądzę, że możemy tutaj wytworzyć sobie zbiorniczek, który nadmiar tejże ropy będzie dla nas magazynowy. A więc nadmiar, który wyprodukujemy, zostanie zmagazynowany tutaj. A to, co jesteśmy w stanie przetwarzać, będzie przetwarzane na bieżąco w naszych rafineriach. Będziemy zmuszeni jeszcze w trakcie tutaj zaadresować problem z lekkim olejem. Ponieważ gaz będziemy wykorzystywać do serii różnych procesów, które pozwolą nam wyprodukować zarówno plastik, jak i baterie.
Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. W następnym odcinku skupimy wszystkie nasze siły na tym, aby wygenerować wreszcie przemysł zdolny do przetwarzania ropy na składniki niezbędne do wytworzenia niebieskich pakietów naukowych, tudzież pakietów naukowych numer 3. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.